W promieniach jesiennego słońca motocyklistki i motocykliści z SCI pozowali do zdjęć, które trafią do charytatywnego kalendarza. Motocykliści chcą w ten sposób pomóc policjantowi z ustronia, który uległ poważnemu wypadkowi, w wyniku którego doznał złamania kręgosłupa, urazu głowy i stłuczenia narządów wewnętrznych. Dużo organizacji jest, też nie wiedzieliśmy co wybrać, ale wydaje mi się, że powinniśmy też naszego rodaka tutaj z ustronia, też policjanta Cieszyńskiego wesprzeć. Sesja zdjęciowa odbyła się w różnych miejscach. Uczestników podzielono również na grupy ze względu na typ motocykli. Różne grupy tych motocykli, bo wiadomo, że są i sporty, i nakedy i chopery, i szosowe, także wszyscy, wszyscy razem, każdy w innym miejscu. Miejsca są. Zróżnicowane od, od motorów. Na przykład mamy zdjęcia na komieniełomie w Lesznej. Na przykład mamy zdjęcia na Budzinie, bo tam są już turystyki. Na przykład tutaj mamy też taką ulicę Langera, gdzie kiedyś były wyścigi, więc tutaj mamy na przykład sporty kręcone. I troszeczkę tak mamy tematami, bo też troszeczkę osób się zgłosiło z naszej grupy. I dziewczyny, i mężczyźni, i dzieci. Dystrybucją kalendarza będą zajmować się przedstawiciele grupy. My będziemy je w własnym zakresie rozprowadzać, czyli każdy z nas też że mało że bierze udział właśnie w tej imprezie, w tej akcji, to też każdy z nas zobowiązał się, że weźmie część tych kalendarzy na siebie i będzie w własnym zakresie je rozprowadzał. To pierwsza tego typu akcja motocyklistów i motocyklistek z SCI, ale nie ostatnia, podkreślają organizatorzy. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane wszystko i że będzie też przybywać więcej uczestników chętnych wspomóc. W naszej całej grupie jest już około 660 członków, także jest to potężna grupa. No Jesteśmy tu jak widać tylko nielicznie nie reprezentowani, więc mamy nadzieję, że co roku będzie nas przybywać, będzie coraz więcej rąk chętnych do pomocy i do, do angażowania w, w takie akcje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego xpl Marta Szymik-Telerz.